Mam na imię Oliwia. Choć w domu i w szkole czasami mówią do mnie Oliwka. Opowiem wam pewną historię. Mieszkam w Różnowie. To taka bardzo malutka i bardzo piękna wioska, położona na Warmii, około 10 km od Olsztyna. W Różnowie kiedyś była szkoła, ale została zamknięta. Dzieci ciągle przybywa. Jest sklep, przedszkole, dom pomocy społecznej, stadion piłkarski i taki mały domek, w którym codziennie od kilku lat są odprawiane msze święte. Niczego mi nie brak. Ten domek to taka nasza kapliczka. Strasznie mała, a nas jest coraz więcej. Kilka lat temu przyszedł do nas ksiądz Piotr i powiedział, że odtąd Różnowe będzie miała proboszcza i stanie się parafią. Bardzo się wtedy ucieszyłam i pomyślałam o mojej pierwszej komunii. Odkąd ksiądz Piotr jest z nami, każdego roku dzieci przystępują do pierwszej komunii właśnie w naszej małej kaplicce. Czasami w każdą niedzielę maja są jakieś pierwsze komunie, bo wszystkie dzieci naraz się po prostu nie zmieszczą. W kaplicy jest szkoła, do której ja należę, i są ministranci, którzy chodzą w czerwonych sukienkach, białych kombrzach i czerwonych albo złotych pelerynkach. Żeby nam było zimą cieplej, ksiądz wstawił kozę. Ale nie taką prawdziwą, która daje mleko, ale taką żelazną, która daje ciepło. Ksiądz Piotr ma nieraz szalone pomysły. Każdego roku organizuje festyn parafialny z wędzonym prosiakiem. To jest główna część programu. Zabiera nas na mocze w Łodzie, strzelnice, a ministrantów zabiera nawet na rejsy po Mazurach. Każdego roku pływa też z dziećmi chorymi na raka. Chwalił się kiedyś, że ma uprawnienie żeglarskie i kocha się. Ostatnio zaczął budowę kościoła w Różnowie, takiego, który pomieści nas wszystkich. Pokazywał nam już makietę i fundamenty. Za chwilę pojawią się nawet mury. Fajnie byłoby mieć w naszym Różnowie taki kościół, w którym każdy by się zmieścił. Trzymamy za niego kciuki i pomagamy jak możemy. I ty, który teraz mnie słuchasz, też możesz nam pomóc, jeśli tylko chcesz. A ja wierzę, że ty chcesz. Do zobaczenia!